Kiedy muzeum zakładano w 1923 roku, była to stosunkowo mała instytucja o znaczeniu, no nie bójmy się tego słowa, lokalnym. Stopniowy rozwój następował pierw za dyrekcji doktora Tadeusza Dobrowolskiego, który postanowił obok pamiątek lokalnych, historycznych gromadzić także współczesne malarstwo polskie. Kolejna ważna data to darowizna Franciszki Wyczółkowskiej po śmierci męża, wybitnego polskiego artysty, malarza i grafika Leona Wyczółkowskiego, który mieszkał pod Bydgoszczą, i mamy prawo uważać, że była to wspólna decyzja małżonków podjęta jeszcze przed śmiercią artysty. Ta darowizna uczyniła muzeum tuż przed II wojną światową jedną z ważniejszych polskich instytucji muzealnych. Nastąpił, można powiedzieć, jakościowy skok. Cały okres powojenny jest to systematyczny wzrost zbiorów, a także rozwój substancji, można powiedzieć, no, infrastruktury muzealnej. To pierwsze muzeum mieściło się w kamienicy przy rynku, która została zburzona przez Niemców w 1940 roku wraz z całą zachodnią pierzeją rynkową. Po wojnie zlokalizowano muzeum przy ulicy Gdańskiej 4 w dawnym lazarecie miejskim. I to jest nasz główny gmach, który w tej chwili jest zamknięty, a właściwie tam się toczą bardzo intensywne prace rewitalizacyjne celem adaptacji, dobrej adaptacji na cele muzealne, a także planujemy, przewidujemy, realizujemy tam rozbudowę tego gmachu. On będzie ponownie gmachem głównym naszego muzeum. My znajdujemy się w tej chwili nad Brdą, przed rzędem trzech spichrzy. Pierwotnie było ich 5. Po pożarze w 1960 roku w 2 etapach miasto przekazało te spichrze naszemu muzeum. Tutaj w tej chwili znajduje się szereg zbiorów, różnych zbiorów. One docelowo, te spichrze, służyć będą zbiorom historycznym i prezentacji problematyki historycznej. Dzisiaj nad Brdą można zobaczyć, akurat tak się składa, zorganizowaną przez nas wystawę nabytków muzeum z okresu ostatnich 10 lat. Podczas poprzedniego jubileuszu prezentowaliśmy rozwój zbiorów muzeum, historyczny rozwój, a teraz prezentujemy w postaci takiej stematyzowanej, w 4 grupach tematycznych: Bydgoszcz, region, naród, tradycja, technika i nowoczesność oraz sztuka i design, a także sztuka ludowa, etnografia. W takich 4 grupach prezentujemy nasze nabytki. To jest wielki wybór, bo prezentujemy nieco tylko ponad 200 muzealiów spośród około 15 tysięcy nowych nabytków, a więc jest to duży wybór, ale także prezentuje nasze dokonania z ostatnich lat. To można oglądać i zapraszamy wszystkich do muzeum w Bydgoszczy nad Brdą.